Mam na imię Roman. Od 5 lat nałogowo czytam komiksy, przez co wyrzucili mnie z roboty, odeszła moja kobieta, a kumple odwrócili się ode mnie. A to wszystko przez audycję prosto z kadru. Najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji prosto z kadru. W każdy czwartek o 17:30. Witam serdecznie w audycji Prosto z kadru, czyli w kąciku komiksowym w Radio Afera. Przed mikrofonem Filip Bąk, za sterami Wojciech Lisiecki, a dzisiaj obok mnie mam naprawdę niesamowitego gościa, którym jest Paweł Jóźwiak. Witam serdecznie, dziękuję za ciepłe słowa. Paweł Jóźwiak jest... W zasadzie twoja CV-ka jest tak długa jak moja CV-ka plus list motywacyjny. Ogółem 4-krotny mistrz w grapplingu i w Brazilian Jiu-Jitsu, czarny pas chyba we wszystkich sztukach walki. Ogółem. Wiesz, to jak człowiek robi całe życie coś, co kocha, no to tak to wygląda potem. Ma się czym pochwalić, no to chyba tyle. A obecnie co robisz? Jak działasz? Wiesz co, no całkowicie poświęcam się karierze sportowej, ale głównie już teraz moich zawodników, poprzez to, że działam w Poznaniu, w moim klubie MMA Poznań. Mhm. Twój klub, MMA Poznań, dosyć wymowna nazwa. To znaczy, że można tam pobierać nauki, jeśli chodzi o sztuki walki. Wiesz co, mamy bardzo ciekawą ofertę, bo tam jest 12 różnych sztuk walk. To jest mniej więcej całe moje życie i od rana do wieczora i kilkunastu instruktorów poświęca swój czas dla ludzi, którzy obecnie o której godzinie chcą przyjść potrenować. 12 sztuk walk? Dokładnie. To znaczy, że tak wszechstronnie, czy to jest jakby pod jedną, jakby ogólny styl MMA, to jest... Nie, MMA jest osobno, potem mamy na przykład boks, potem mamy brazylijskie jiu-jitsu, no to jest jakby specjalizacja. Jak ktoś chce porządnie się nauczyć uderzać, no to robi boks przez 1,5 godziny, jak ktoś chce porządnie nauczyć się chwytów, to przez 1,5 godziny robi chwyty. W tej chwili jakby nie mieszamy. MMA też oczywiście jest specjalizacją, tam też jakby no, to jest dla wyjątkowych ludzi, którzy chcą takie mocne treningi, prawda? Mamy też Krav Magę, gdzie chodzi zupełnie o coś innego, samoobronę, taktykę przetrwania na ulicy, zasady i na przykład trening z bronią, obrona przed nożem i różne takie bardzo fajne, ciekawe rzeczy. Czy to jest tylko tam, udzielasz się jako trener w tej szkole? To nie, oczywiście, że to jest jakby fragment mojej działalności. Część czasu spędzam szkoląc jakby służby mundurowe, wojsko, policję. Prowadzę seminaria w całej Polsce, no i bardzo dużo czasu spędzam na zawodach polskich czy zagranicznych. No, trochę mi to czasu zajmuje, ale nie narzekam, prym Boże. Czyli jeśli będzie jakieś starcie jednego z naszych słuchaczy z policją czy ze służbą mundurową i ktoś zasadzi mu dźwignię, to tak ten może poczuć, że aha, Paweł Jóźwiak cię uczył. Tak, Paweł Jóźwiak mi uczył. To też, no, sprawa jest prosta, jeśli chodzi o pracę ochroniarza, policjanta czy służby mundurowe, to tak naprawdę chodzi, żeby klient, który, nie wiem, z jakichś powodów stawia opór, żeby nie wylądował w szpitalu, tylko na komisariacie na przykład. Wiadomo. Przyszedłeś tutaj, znaczy audycja komiksowa, aczkolwiek dzisiaj mamy taki fajny dzień, ponieważ odpaliliśmy konkurs. Do wygrania jest książka Bramkarz Dzikie Zwierzę, którego jesteś autorem, a do której to książki ja miałem osobiście przyjemność robić ilustrację w formie komiksu niemego. Także stąd książka o Bramkarzu Dzikie Zwierzę w audycji prosto z kadru. No właśnie, jak to należy interpretować, że przez całe życie miałeś w sobie taką duszę humanisty, duszę poety, ale przez przypadek zacząłeś ćwiczyć sztuki walki i tak zostało, czy... Nie, to jest odpowiedź prosta. Tak pisałem sobie do szuflady, bo gdzieś w tym tempie życia, którym spędzam, to pisanie takich wspomnień, anegdot w zasadzie, to odpoczywałem przy tym. W pewnym momencie właśnie wpadłem na ciebie i kiedy zrobiłeś komiksy do tej strony, to stwierdziłem, że to jest coś, co warto, żeby wyszło na światło dzienne. I tak naprawdę w tej chwili ta książka, ona w zasadzie jest taką... Coś, co warto w życiu zrobić. Myślę, że jakąś książkę warto napisać, żeby zacząć w ogóle, jakiego się ma pazur pisarski, czy się ma, czy się go nie ma. Myślę, że się książka udała. Ona w tej chwili jest takim elitarnym egzemplarzem. W zasadzie, żeby ją zdobyć, to trzeba wygrać jakieś zawody, gdzie ona funkcjonuje na zawodach. Jak ktoś zasłuży ewentualnie, to może u mnie w klubie się, że tak powiem, po nią zgłosić. Natomiast... Nie było moim zamysłem wejść na rynek, nie wiem, pisania książek i tak dalej. Czy ja jestem humanistą? No, będąc wojownikiem, na pewno trzeba być
po części filozofem. To jest jakby, wiesz, gotowość na śmierć. My żyjemy według takich zasad kodeksu Bushido, to kiedy zaczynało się, byliśmy miłośnikami wschodu, także te hasła typu śmierć nadaje życiu sens, a dyscyplina sprawia przyjemność, to my do końca to w to wierzymy, to jesteśmy na tyle zdyscyplinowani, że ból dla nas to jest motywacją, ból czy wiesz, ciężkie treningi to wręcz potęgują w nas chęć działania. My jesteśmy wojownikami, my się nie cofamy przed tym, kiedy, wiesz, trzeba słabego bronić, to wchodzimy my po prostu, prawda? A jeśli ktoś nie trenuje sztuk walki, ale bardzo, bardzo mu zależy, to w jaki sposób przez jakąś stronę internetową mógłby się skontaktować, żeby ewentualnie porozmawiać? Jeśli komuś bardzo zależy, to jeżeli znajdzie nasz klub i udowodni, że mu bardzo zależy, to myślę, że to jakieś szanse są, więc dla chcącego nic trudnego. Przypominam, że nazwa to MMA Poznań Gold Team, ale prosto z kadru również wychodzi wam naprzeciw, ponieważ można wygrać to w różnych turniejach sztuk walki, ale dzisiaj odpaliliśmy konkurs, gdzie do wygrania są 3 egzemplarze tej książki. Paweł Jóźwiak, Bramka, Żykie Zwierzę. Do tego z wydawnictwa JPF dostaliśmy 4 mangi. Są to Soul Eater, tom 3, Bleach, tom 26, Naruto 59 oraz One Piece, tom 20. To są najnowsze numery z tych poszczególnych serii. Zasady są banalnie proste. Wchodzicie na Facebooka, dobra, to jest ograniczenie, że ludzie tylko, którzy są zalogowani, mają profil na Facebooku, mogą brać udział w tym konkursie, ale znajdujecie prosto z kadru na Facebooku, znajdujecie MMA Poznań Gold Team na Facebooku, komentujecie nagrodę, którą chcielibyście otrzymać. Najlepszy komentarz otrzymuje właśnie książkę tudzież komiks. No i tam jeszcze oczywiście trzeba udostępnić zdjęcie. Jeśli chodzi o komentarze, to proponuję, żeby nie pisać, że o, jestem taki biedny, chciałbym tą książkę, tylko coś napisać z jajem, kreatywnie. Później sam mistrz będzie wybierał zwycięzców. Ale wracając do książki, napisane jest taka lekkim językiem. To nie jest literatura, że tak powiem, wyższa, to nie są krzyżacy, to nie jest Quo Vadis, to jest coś, co po prostu człowiek, który całe życie jakby pracował z młodymi ludźmi, który zajmował się konkretną tematyką, czyli sztuki walki, ma co do powiedzenia, to właśnie takim językiem piszesz, co jest bardzo przyjemne w odbiorze, moim zdaniem. Dzikie zwierzę, bramkarz, znaczy bramkarz, dzikie zwierzę, czyli to jest tylko i wyłącznie etap, kiedy pracowałeś jako ochroniarz w klubach w Poznaniu. Znaczy to, powiem tak zaczynając, cała historia klubu Poznań, to było tak, że klub powstawał, kiedy ja pracowałem w ochronie i tak naprawdę moim marzeniem było, nie wiem, oddarzyć się za ojczyznę, czy gdzieś tam w ochronie osobistej kogoś zasłonić. W ogóle nie myślałem o jakimś klubie i tak dalej, natomiast no gdzieś tam, powiedzmy, przy okazji przypadkiem zacząłem prowadzić treningi. To się dzisiaj przerodziło w klub, który ma 200 zawodników, czyli coś dużego, ale jakby no życie zaskakuje pozytywnie. Jeżeli coś kochasz, no to jakby wybiera za ciebie i tyle. Natomiast mój system filozofii to jest to, wiesz, to co jest na ulicy, co macie obronić, to musi działać. A zwłaszcza jak jesteś w niebezpiecznych sytuacjach, typu jak robisz, pełnisz funkcję właśnie ochroniarza czy bramkarza właśnie, gdzie jesteś atakowany przez pijany tłum, czy na przykład robisz ochronę osobistą, no to te techniki powinny działać. A jeżeli jest taka książka, jeżeli tak twoim zdaniem jest faktycznie taka książka, to być może ona odzwierciedla ten mój prosty nóż, przepraszam, jak jest obrona przed nożem. Na przykład ona jest prosta i skuteczna, bo musi taka być. To tak samo by może pisanie gdzieś tam trochę odzwierciedla moje patrzenie na życie. Znaczy to nie ma przerostu formy nad treścią po prostu. Jakby język jest adekwatny do tematyki. Takie jest moje zdanie. Wiesz, jestem prostym człowiekiem. Napisał prostą książkę. Nie wyolbrzymiasz tutaj. To nie ma na zasadzie, że no, walczyłem kiedyś z 20 naraz jedną ręką, tylko są takie prawdziwe sytuacje. Nie raz, nie dwa, po prostu tak naprawdę nie dochodzi do rozlewu krwi. Nie, bo wiesz, to są sytuacje prawdziwe. One są napisane... Znaczy ja zawsze wprowadzam czytelnika w świat taki w sposób ciekawy i powiedzmy w sposób anegdotyczny piszę o sytuacjach niebezpiecznych, o sytuacjach wesołych, bo zdarzyło mi się kilka sytuacji, gdzie pojawił się nóż, a skończyło się to naprawdę śmiechem. I może taka jest prawda, może czasem jest ten brutalny świat, on jest czasem niebezpieczny, bo ktoś tam, coś komuś się dzieje złego, a czasem on jest śmieszny po prostu, nie? Ktoś robi, napina mięśnie, a za chwilę powietrze z niego uchodzi i może tak jest częściej. Może ten świat jest weselszy niż myślimy. Bo na przykład była taka sytuacja opisana, że miałeś naprzeciwko ciebie było 6 ludzi, tych budowlańców, tak? To też ciekawe, że bardziej od budowlańców boisz się tylko rolników.
Znaczy inaczej, ludzie, którzy pracują fizycznie, to są naprawdę bardzo silne stworzenia i z nimi to nie ma żartów. I to nie jest jakaś sztuczny mięsień, który tam, wiesz, starcza na chwilę. Nie można się, wiesz, podnieść 100 czy 200 kilo przez minutę i super, nie? Ale wiesz, jak masz gościa, który 8-10 godzin, wiesz, ciągnie pług za sobą bez traktora, no to nie ma żartów z takim gościem. Jeśli chodzi o sztuki walki, są sztuki walki, które są nastawione tylko na poszczególne jakby aspekty walki. Walka w parterze, w bliskości kopnięcia, uderzenia ręką, jak w parę uderzeń kogoś pozbawić przytomności, tudzież sztuki walki, które polegają na tym, że trzeba mieć masę. Czy są sztuki walki kierowane dla ludzi, ponieważ tak sobie wyobrażam, że jakbym był napastnikiem, to bym szukał jak najsłabszych ofiar. Czy w tym momencie są sztuki walki, które są dopasowane dla ludzi niepełnosprawnych, dla ludzi z ograniczeniami motorycznymi, na wózkach, dla ludzi ze słabym wzrokiem? To jest ciekawe pytanie i to bardzo fajne. Mnie ostatnio na przykład widziałem na Facebooku, jak odbywały się zawody osób na wózkach inwalidzkich. One naprawdę boksowały. Bardzo fajnie to wyglądało. W brazylijskim jiu-jitsu są zawody, gdzie startują ludzie, którzy mają odciętą kończynę dolną i w tym grapplingu w parterze się nie poruszają. To jest taki styl wężowy. Faktycznie tutaj można owinąć się wokół ciała przeciwnika i bez nogi czy bez ręki to się dzieje. I jak są ludzie, którzy się nie poddają, bo właśnie to jest tak powinno być życie. I te przykłady ludzi, którzy pomimo, że jakiś tam wad nieszczęśliwych wypadków pokazują, że są na scenie, nie do pokonania i walczą. I właśnie walka powinna być nie tylko na ringu, ale i w życiu, więc są tacy ludzie. W książce piszesz, że... A sztuki walki to właśnie brazylijskie jiu-jitsu. Są też systemy takie, że to bardziej tak naprawdę chodzi o to, żebyście wy, którzy myślicie, że jesteście słabi, przestali w to wierzyć. Macie uwierzyć, że jesteście silni, że jesteście w stanie się obronić i tylko na tym temat polega, bo sztuki walki to jest tylko alfabet, który wam pokazuje, jacy naprawdę jesteście groźni. Człowiek to jest maszyna do zabijania i jesteśmy stworzeni. Przecież tam podporządkowaliśmy sobie cały świat, także nasz instynkt to jest po prostu wojowników. No właśnie, a propos bycia wojownikiem, piszesz w książce, że trener to jest bardzo ważna funkcja. Myślę, że jeżeli macie szczęście do trenera, który faktycznie kocha to, co robi, jakby nie jest jakby za karę w swojej pracy, no to dzięki takiemu wizjonerowi on po prostu widzi młodego człowieka, chudego, słabego, ale wiesz, że on może zostać mistrzem świata, mistrzem Europy. Jeżeli ma się szczęście, to on także, wiesz, jest doradcą, przyjacielem i no tego każdemu życzę, że spotkał na swojej drodze prawdziwego trenera. Ty trenujesz ludzi od parunastu lat i czy udało ci się wyćwiczyć takich przyszłych mistrzów albo już obecnych mistrzów? No wiesz co, no, zmuszasz mnie do tego, żebym się chwalił, a jestem tak taki jest. Skromny właśnie, ale na przykład 2011 rok przyjeżdżamy z mistrzostw Europy w Paryżu, gdzie odbywały się zawody grapplingu i przywozimy jako klubem na Poznań 24 medale z mistrzostw z Europy, więc tutaj no, dzieje się tego tyle, że za dużo by wymieniać tak naprawdę, co można osiągnąć. To jest naprawdę, jak się ciężko pracuje, to jest proste. A jak byłeś młody, to co ciebie motywowało? Z książki poniekąd wiem, że filmy. No myślę, że to każdy z nas, młodych ludzi marzy o czymś, marzy o pięknej dziewczynie, marzy o tym, żeby być bohaterem, herosem, no i to się dzieje. Za moich czasów nie było takiej fikcji, że się włączało komputer i można było po prostu udawać kogoś za pomocą joysticka. Tutaj naprawdę trzeba sobie ciężko pracować, i ci, którzy są pracowici, po prostu dochodzą do takich fajnych wyników. No przede wszystkim, ale filmy też mnie motywowały oczywiście. Myślę, że na początku musi być fikcja, musi być fikcyjne jakieś marzenie, może coś, jakaś wyobraźnia i te komiksy właśnie są świetnym tematem tego typu, gdzieś nas zaprzyjaźniają, bo tutaj w komiksach nie ma ograniczeń. I, no i kiedy tak się dzieje, kiedy idziesz tą ścieżką, no to dochodzisz do czarnego pasa, a kiedy jesteś czarnym pasem, to faktycznie to, co jest w komiksach, to prawie prawda. To tuż ja naczytałem się dużo komiksów i mang z gatunku shonen i superbohaterskich i wierzę w to, że nie jestem słaby i chciałbym się przekonać dzisiaj tutaj w radio, czy czytelnik komiksu jest w stanie w ogóle równać się tak naprawdę z wojownikiem MMA. Także będzie chwila, moment. Atak od tyłu, żeby miał więcej szans. Proponuję się w ten sposób ustawić. Paweł nic nie wie. Jest! Dobra. Okej. Jestem spacyfikowany, już cały drżę. Tak, to był... I masz nie chodzi na wagary, jasne? Jasne. Masz się dobrze uczyć, jasne? Tak jest. Dobrze. Ale ja już skończyłem studia. To tym bardziej. W
czym się całe życie. Tak, to był fizyczny dowód na to, że jednak czytelnik komiksu ma małe szanse z wieloletnim pedagogiem. Z wieloletnim zawodnikiem MMA. Tak, tutaj jesteśmy w radio i tego nie widzieliście, aczkolwiek nagrywamy całą dzisiejszą audycję na wideo, także tym bardziej musicie znaleźć audycję prosto z kadru na Facebooku, żeby zobaczyć całą tą sekwencję. Ja przypominam jeszcze raz, że jest do wygrania książka właśnie Paweł Jóźwiak, Bramkarz, Dzikie Zwierzę, aż 3 sztuki oraz takie komiksy jak Naruto, One Piece, Bleach oraz Soul Eater. Wystarczy, że znajdziecie prosto z kadru na Facebooku, polubicie MMA Poznań, Gold Team, napiszcie komentarz do nagrody, którą chcielibyście wygrać. No i ten komentarz musi być jak najlepszy, żeby móc wygrać. Dziękuję ci serdecznie, Paweł, za poświęcony czas. Miło mi się ciebie biło. Mi się niemiło obrywało. Najadłem się trochę wstydu. Strachu. Czyli jednak czytanie Batmana nie daje tyle siły. Następny komiks i myślę, że będziemy więcej szans. Mam nadzieję. Dobrze. A teraz zapraszam was na kawałek tradycyjnie z wytwórni Export Label. Po przerwie, wprawdzie mój gość Paweł Jóźwiak już opuścił Radio Afera, jednak mam tutaj nowego gościa, którym jest słynny Roman. Tak. Dzień dobry. Roman to jest właśnie ten Roman. Tak, jestem tym Romanem z Zajawki. Przyznaję, kiedyś byłem uzależniony od komiksów, ale rodzina i znajomi zrzucili się na odwyk dla mnie i przez rok byłem w górach, w Krynicy Zdrój i tam piłem wodę i nie mogłem czytać komiksów, nie mogłem czytać gazet, mogłem tylko oglądać telewizję i internet, ale
też nie na wszystkie strony mogłem wejść, ponieważ tam mogły być jakieś komiksy, więc tak wygląda mój odwyk od komiksów. Dobrze, cieszę się, Romanie, że podzieliłeś się z naszymi słuchaczami swoimi przeżyciami. Bardzo mi miło, aczkolwiek nie zaprosiłem cię tu po to, żeby zwierzał się z jakichś tam swoich własnych historii. Było powiedziane przed chwilą, że rozpoczął się konkurs, wyznaczyłem nagrody i mowa była też o mangach. I teraz resztę audycji chciałbym poświęcić właśnie, żeby przedstawić wam, słuchacze, co się kryje pod takimi tytułami jak Naruto, tudzież Soul Eater. Czy tak naprawdę warto wziąć udział w tym konkursie i czy warto faktycznie powalczyć o te pozycje? No ja osobiście bardzo lubię Naruto, ponieważ Naruto to jest tak naprawdę manga o marzeniach, o dążeniu do spełnienia swoich marzeń. To jest piękne, w jaki sposób chłopak, którego nikt nie lubi, bo jest głupi, bo jest zagrożeniem dla wszystkich w swoim otoczeniu, chce być największym koksem w całej wiosce, chce zostać Hokage i udowodnić wszystkim, że się mylili. I to jest bardzo trudne do spełnienia marzenie, dlatego go podziwiam. Ja chciałbym w swoim życiu skończyć studia, ale wiem, że najpierw musiałbym zdać maturę, więc ta manga mnie bardzo inspiruje do tego, żeby w końcu się nauczyć czegokolwiek i zdać maturę. Dobrze, Romanie, bardzo cię proszę o to, żeby jednak nie zdradzać, nie wybiegać poza temat, ponieważ mamy ograniczony czas antenowy. Także bym chciał konkretnie przejść do poszczególnych tomów. Otóż akcja Naruto dzieje się w wyimaginowanym świecie, z podział na państwa, miasta. Śledzimy losy właśnie blondyna, który pochodzi z miasta, które zwie się Konoha w kraju ognia. Wioska ukryta w liściach. Tak jak wspomniałeś, głównym szefem, dowodzącym, takim prezydentem w całej wiosce jest ten Hokage. I tak się zazwyczaj składa, że ten Kage danej wioski jest największym wojownikiem ze wszystkich tych właśnie wojowników, którzy zamieszkują, z całego tego wojska. Tutaj mamy taki system punktów siły, jakim jest czakra. System punktów siły, ponieważ pamiętamy z Dragon Balla, że była energia ki, w Bleachu mamy na przykład Ryatsu, a tutaj mamy czakrę. I nawiasem mówiąc, oni są ninja, po prostu, tak to się nazywa, to jest szkoła ninja, to nie są żołnierze, to nie są jacyś wojownicy, superbohaterowie, nie, oni siebie nazywają ninja. Ja tutaj bym chciał się wtrącić na chwilę, ponieważ ninja dla mnie to trochę jest inna bajka. Oni tutaj mają najróżniejsze techniki walki, strzelają fireballami, klonują się, teleportują. Ja bym scharakteryzował tych wojowników jako battle mage. I tak naprawdę to czakra to jest wyjaśnienie many, tak na dobrą sprawę. Bo zobacz, Filipie, jak oni robią te pieczęcie na początku, to tak naprawdę to jest rzucanie jakiegoś czaru i to są pewne te znaki, które na przykład w Wiedźminie też były znaki, które, dzięki którym rzucano jakieś czary. Tak samo tutaj jest sekwencja znaków po to, żeby właśnie wydalić z organizmu pewną wiązkę czakry, która za sprawą jakiejś wewnętrznej energii, za sprawą właśnie danej techniki, unikalności więzów krwi czy klanu, zmienia postać w jakiś żywioł. Tutaj mamy podział na taki standardowy, na wiatr, na wodę, na ziemię, na prąd i na oczywiście ogień. Wspomniałem tutaj o więzach krwi, ponieważ zdarzają się tacy, którzy są specjalni, są lepiej urodzeni i mają naturalne zdolności i ograniczenie więzów krwi i oni mogą tworzyć nowe elementy jak lód, jak drewno, i jak magma, tego typu rzeczy. Także świat jest bardzo rozbudowany w tej mandze i przez ostatnie 50 tomów Masashi Kishimoto
bardzo dobrze rozwija wszystkie wątki, rozwija swoje pomysły i cieszę się, cechą tej mangi jest spójność, że wszystko ma ręce i nogi i to mi się bardzo, bardzo w tym wszystkim podoba. Aczkolwiek ja rozumiem, że poszczególne klany mają swoją własną technikę, której się trzymają, aczkolwiek tak jak tytułowy Naruto przez ostatnie 50 tomów nauczył się klonowania, nauczył się Rasengana, tak niektórzy nie nauczyli się praktycznie nic i no, taki oprócz Kakashiego, to taki, nie wiem, Choji, czy taka Ino, czy Sakura, to mogliby nauczyć się jeszcze jakieś tam techniki, żeby wzbogacić wachlarz swoich możliwości, a nie tylko polegać na jakiejś jednej, tej samej, która ma wiele wad i tyle. W audycji Prosto z kadru miałem już przyjemność przybliżać wam, słuchacze, poszczególne tomy. Tak się zbiegło, że skończyłem na 51, także chciałbym tutaj z Romanem, obecnym po mojej prawicy, przybliżyć wam ze spokojem, po kolei, wszystkie te akcje, które działy się w poszczególnych tomach od 52 do najnowszego, tak, żeby również skomentować poszczególne sytuacje. Mam nadzieję, że staniemy na wysokości zadania i przybliżymy tą mangę na takim poziomie, na jakim to zasługuje. Na początku coś o autorze. Masashi Kishimoto, urodzony 8 listopada 1974 roku, zadebiutował mangą Karakuri. Naruto rysuje od 99 roku ubiegłego wieku oczywiście. Ma brata bliźniaka Seishi Kishimoto, który również jest mangaką, który ma bardzo, bardzo zbliżony styl do autora Naruto. Jego brat jest twórcą mangi 666 Satan oraz Blazer Drive. I może tyle wstępu. Ogółem Naruto, jak wspomnieliśmy, jest to chłopak, który ma w sobie demona, lisiego demona, i przez to jest nienawidzony, ponieważ wszyscy pamiętają fakt, że w dniu, w którym się narodził, tak naprawdę był atak lisa na Konohę, wielkie zniszczenia, duże straty, także niechętnie patrzą. Jak się okazuje, nie jest jedynym sakryfikantem, nie jest jedyną osobą w tym świecie, która posiada w sobie jakiegoś demona. Żeby zrównoważyć siły, to pierwszy Hokage rozdawał demony jak prezenty pod choinkę różnym nacjom i tak w różnych wioskach są różni sakryfikanci i się okazuje, że wbrew pozorom wszystko ich łączy to, że wszyscy się ich boją. Ale w międzyczasie okazuje się, że jest taka grupa terrorystyczna, która zwie się Akatsuki. Akatsuki to są wojownicy, jak się okazuje, niesamowici, którzy pochodzą z różnych właśnie wiosek. I oni mają za cel zbierać właśnie te demony. Po co im to? Okazuje się w 51 tomie, kiedy to Tobi oznajmia, że jest Madarą Uchiha i wyjaśnia wszystkim, że zbiera demony po to, żeby wskrzesić Jubiego dziesięcioogoniastego, czyli pierwotną bestię, którą mistrz Rikudo podzielił na 9 bestii, tylko po to, żeby stać się sakryfikantem tego Jubiego dziesięcioogoniastego i użyć ostatecznego genjutsu i przejąć kontrolę nad całym światem. Tylko po to, żeby nie było już cierpienia, żeby każdy był szczęśliwy. I wbrew pozorom ta wizja nie podoba się wszystkim nacjom. Był nawet specjalny zwrot Kage. Poznaliśmy najlepszych wojowników ze wszystkich miast, państw w tym świecie i oni jednogłośnie stwierdzili, że czas przygotować się do wielkiej wojny, trzecia wojna światowa ninja właśnie w tym świecie, tylko tak naprawdę po to, żeby nie dopuścić do zapieczętowania demona 8-ogoniastego oraz 9-ogoniastego, nie dopuścić tym samym do wskrzeszenia 10-ogoniastego. Tak w skrócie, przybliżając 51 tomów wstecz, oczywiście śledzimy również tak naprawdę naszych bohaterów, którym jest parę oddziałów z Konohy. Każdy z nich, jak wspomniałeś, specjalizuje się w swojej własnej technice, co jest fajne. I przez ostatnie 51 tomów obserwujemy trening tych postaci, jak oni ewoluują.
Tak, Filipie. Tu muszę ci przyznać rację, że w odróżnieniu do komiksów amerykańskich Naruto niesie ze sobą pewną lekcję, że te umiejętności nie zdobywa się od... że oni muszą ciężko pracować. Sam Naruto musi wiele, wiele godzin, wiele dni poświęcić, żeby nauczyć się jakiejś głupiej techniki. A w komiksach amerykańskich to jak? To Spider-Man, nie. Peter Parker zostaje ugryziony przez pająka i staje się Spider-Manem. Bruce Banner zostaje napromieniowany przez promieniowanie gamma i staje się Hulkiem. Kapitan Ameryka dostaje zastrzyk, staje się Kapitanem Ameryką. No więc to wszystko jest kwestią przypadku, kwestią jednego momentu, a tutaj oni muszą wyrobić swoje umiejętności, muszą trenować. To jest bardzo inspirujące, że jednak trzeba pracować nad sobą. Wszyscy oprócz Sasuke, który posiada jako jeden z niewielu takie specjalne oczy, które zwą się Sharinganem, kopiujące oczy. Jestem czułem Elektra z Marvela, który po prostu jeśli zaobserwuje jak ktoś coś robi, to zaraz uczy się tej umiejętności. W tym świecie mówiliśmy, że oni rzucają swoje techniki za pomocą różnych pieczęci, więc kiedy on zdoła zapamiętać, kiedy umie dostrzec na połowie dzięki tym oczom właśnie te pieczęci, to momentalnie uczy się danej techniki. Także to jest dosyć niesprawiedliwe, że on dostaje takie power-upy, a de facto nie musi tyle pracować, co Naruto. Chociaż Kakashi wymyślił w międzyczasie sposób, w jaki Naruto może szybko dojść do opanowania jakiejś techniki poprzez jego umiejętność standardową, czyli klonowanie, ale to już było. Przejdźmy konkretnie do poszczególnych sytuacji z tomu 52. Otóż w 51, przypominam, rozpoczęła się już krucjata Sasuke, który chce zemścić się za to, że Itachi musiał się poświęcić i wybić cały ich klan, wymordować wszystkich z klanu Uchiha. Także skończył się pojedynek z Danzo i na arenę wkracza Naruto. I w tomie 52 dochodzi do sytuacji, kiedy to właśnie muszą się skonfrontować. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat tak naprawdę. Oni siebie widzą i Naruto może w końcu coś mu powiedzieć, przecież on cały czas chce odzyskać swojego przyjaciela. Sasuke w tym momencie nie ma szans, także do jakiejkolwiek potyczki nie dochodzi i szybko oni znikają. Natomiast co jeszcze jest ciekawe, że Kakashi zostaje Hokage. Zostaje on oznajmiony oficjalnie po Danzo, natomiast nie zdążył tak na dobrą sprawę pełnić tej funkcji, ponieważ poprzednia Hokage obudziła się ze śpiączki i Kakashi nie zdążył tak naprawdę się wykazać, co jest też akurat interesujące, że w tym świecie docenili go, że jest już na poziomie Hokage. Trwają przygotowania do Wielkiej Wojny, Kabuto pokazuje trupy, ponieważ swoją techniką wskrzeszenia okazuje się znalazł zwłoki w prawie wszystkich bohaterów, którzy wystąpili, którzy zdążyli zginąć w czasie tej mangi, to właśnie Kabuto ich wskrzesi. I tajemnicza trumna, w której nie wiemy, kto się znajduje. Naruto wyrusza również na wyspę, gdzie ośmiogoniasty, który jako jedyny zdołał opanować swojego demona, ma uczyć go właśnie kontroli nad lisem. I przechodzimy w tym momencie do 53 tomu, który jest chyba najważniejszy w tej mandze do tej pory, ponieważ Naruto ma trening, że musi opanować lisa i zanim dojdzie do konfrontacji dziewięciogoniastego z blondynem, to musi przejść jeszcze parę innych etapów, ale to myślę, że nie będziemy zdradzać i po prostu damy czytelnikom, którzy nie znają tych historii, tą przyjemność odkrywania. To jest interesujące w tym tomie, że on spotyka swoją mamę, że tak jak walczył z Painem i okazuje się, że część czakry jego ojca Minato, poprzedniego Hokage była w nim zapieczętowana, mógł spotkać na chwilę swojego ojca, tak samo tutaj dzięki odrobinie czakry mógł spotkać swoją mamę. Co jest też ciekawe, że tylko najlepsi mogli pojedynkować jeden na jeden z jakąkolwiek bestią, a tutaj Naruto
podejmuje się walczenia z samym Lisem. Lisem, o którym mówiło się do tej pory, że ma nieskończoną ilość czakry. Z Lisem, który jest najpotężniejszym ze wszystkich 9 bestii. Naruto tutaj nie walczy samotnie, ponieważ najpierw pomaga mu wujek ośmiornego niasty, wujek Killer Bee, potem pomaga mu przecież jego mama i łańcuchy same Kushiny. Natomiast zaczyna się wątek, kiedy ona zaczyna mu mówić o sytuacji, jakiej się narodził. Bardzo znacząca historia. I przechodzimy w tym momencie do tomu 54. Na przełomie tych dwóch tomów przybliżona jest akcja w dniu, kiedy właśnie pojawił się zamaskowany wojownik. Prawdopodobnie to jest Tobi, czyli Madara. Tak się oznajmił na zlocie Kage. I dochodzi do ataku Lisa na Konohę. Sytuacja, kiedy rodzice poświęcają się, żeby zapieczętować Lisa w Naruto. No i walka, oczywiście Minato z Madarą, walka na szybkość, która jest niesamowita i bardzo cieszy oczy. Tak, w 54. tomie widzimy już pełną postać, jak wygląda Naruto, kiedy jest w Kyuubi Mode, w trybie właśnie Lisa. Dowiadujemy się, że on dostaje parę dodatkowych umiejętności. Jest już detektorem, potrafi wykryć cudze intencje, tak jak podobno żona pierwszego Hokage. I to jest też takie ułatwienie, tutaj akurat sprawiedliwość wobec Sasuke, który ma kopiące oczy, tak samo tutaj Naruto, który był po prostu słaby, jeśli chodzi o naukę jakikolwiek technik, tutaj dostaje prezent w postaci detektora, więc to jest akurat bardzo duże wzmocnienie, poza oczywiście siłą, prędkością i wpływem na element drewna. W tym tobie mamy kolejne epickie walki. Gai versus Kisame. Z trzecich pojedynek. I ja na przykład bardzo lubię Kisame. Nie wiem, jakie ty masz podejście. No, walka na pustyni była rewelacyjna. Walka Kisame z Killer Bee pokazała tak naprawdę potencjał tej postaci, potencjał tego miecza i jeden z najpotężniejszych postaci w całej tej mandze. Gai w tym momencie też pokazuje swój potencjał. Uderzenie, pchnięcie porannego pawia, coś niesamowitego. Gai to jest postać, której nie da się nie lubić na dobrą sprawę. To jest jeden z tych bohaterów, który wprowadza tą dozę humoru do całej historii, który tak na dobrą sprawę nie ma żadnych specjalnych technik. Wszystkie jego techniki opierają się o taijutsu, czyli o techniki po prostu zwykłej walki wręcz. Co jest ciekawe, jego ulubionym uczniem jest oczywiście Rock Lee. Rock Lee to jest człowiek, który nie... To jest ciekawa postać, również mega, mega sympatyczna, ale dosyć kontrowersyjna jest ta wizja, ponieważ zwróć uwagę Filipie, że on nie... Zawsze była mowa, że on nie umie kumulować czakry, dlatego on nie nauczył się nigdy żadnego ninjutsu ani genjutsu, tym bardziej tylko skupił się tylko na taijutsu i rozwoju własnych mięśni. Aczkolwiek podczas drugiej walki Kisame z drużyną Gaia, on chodzi po wodzie, a powinien w takim razie pływać. A była mowa, że kumulowanie czakry i chodzenie po wodzie jest jedną z najtrudniejszych technik, jeśli chodzi o kumulowanie czakry. Także tego nie rozumiem. Poza tym była mowa, że on się nie miał nigdy nauczyć, a o Gaju to nic nie było. To znaczy, że co, że Gai też? No, Gai przecież powinien umieć jakieś techniki ninjutsu. Nigdy nie było wyjaśnione, dlaczego on tak wybierał drogę taijutsu. A Rock Lee owszem, o Gaju nie. Ale w tym albumie jeszcze mamy bardzo ważną walkę Madary, Tobiego z Konan. Konan, która odeszła z Akatsuki. Dlaczego to jest bardzo ciekawe? To może oddam ci głos, Filipie. To jest istotna walka dlatego, ponieważ dowiadujemy się, jaka jest słabość techniki Tobiego. Do tej pory nie wiemy tak na dobrą sprawę, w jaki sposób można pokonać tą postać, bo on jest przeźroczysty, jest niczym duch, poza tym może się teleportować. No i w dodatku ma Sharingana. To jest interesujące. I tutaj dowiadujemy się z tej walki, że tak naprawdę
Żeby się teleportować, musi się zmaterializować, czyli to jest jeden moment, kiedy można go trafić. Natomiast nie może być dłużej w trybie ducha, nie może długo fazować, jedynie tam przez parę minut. I Conan przygotowała... Conan specjalizuje się w origami, w wybuchowych karteczkach i przygotowała cały ocean wręcz tych karteczek, żeby cały czas Tobi musiał być w tych całych wybuchach, żeby nie miał szans ucieczki. No i widzimy po raz pierwszy również jego lewe oko, które okazuje się również Sharinganem i które go wykorzystał, żeby użyć Izanagi. To jest też ciekawostka, w jaki sposób użytkownik Sharingana może nauczyć się Izanagi, który jak wiadomo zamyka oko na cały, na wieczność. Skoro, żeby się nauczyć, to chyba musiał raz wypróbować tą technikę, prawda? Żeby wiedzieć, że ją umie, więc jakim cudem ktoś może mieć dwoje oczu i cały czas umieć Izanagi? Tego nie wiem, ale nie będziemy się przecież czepiać takich szczegółów, prawda? Prawda. Tobi tutaj też tłumaczy założenia Akatsuki, mamy retrosy, jak Jiraiya trenował właśnie trójkę założycieli Akatsuki. Widzimy też, że wyspa, na której są tak naprawdę gigantyczny żółw oraz przygotowania Madary do wojny, czyli 100 tysięcy zetsu, czy tam ilu ich jest, początek walki ekipy Tsuhikage z Kabuto. W 55. albumie mamy ciąg dalszy walki Tsuhikage z Kabuto oraz z Deidarą. To jest ciekawe, że Deidara jest właśnie z wioski Tsuhikage, który dokładnie wie, jak walczyć z tym wybuchowym ninja. Anko walczy z Kabuto, ale tej walki nie widzimy. Anko, czyli była uczennica Orochimaru. Mam wrażenie, że nie bez powodu Kishimoto pokazał fakt, że ona tutaj zostaje pokonana przez, że podjęła walkę z Kabuto, ale raczej zostanie pokonana, ponieważ no, Kabuto tutaj ma to zadanie rzucić na arenę przecież setki zombiaków. No może nie setki, ale paręnaście zombiaków przecież, prawda? Rozpoczyna się wojna. Jest ekipa Kankuro od pułapek i spotyka swoje drodze w 55. tomie, mówimy cały czas, spotyka również odpowiednik ich oddziału, czyli ekipę od pułapek, gdzie te zombie Sasori, zombie Deidara. Tutaj Omoi pokazuje klasę, ponieważ najbardziej chyba niezdecydowany ninja w tej mandze tak naprawdę staje na wysokości zadania i no, po prostu pokazuje klasę. Kakashi spotyka Zabuzę i Haku, czy oczywiście ma odnośniki do początku mangi. Mogą w wielu, wielu latach spotkać się i zombiaki przez chwilę są jeszcze świadomi tego, gdzie są, że są wskrzeszeni i mogą sobie pozwolić na jeszcze drobne rozmowy. No i pojawi się poprzednie pokolenie siedmiu mistrzów miecza, co jest bardzo fajne, aczkolwiek te miecze niektóre są po prostu głupie. Przepraszam, ale miecz z karteczkami, no tutaj Kishimoto widocznie nie miał już takich pomysłów jak na resztę mieczy. Miecz z młotkiem, miecz z karteczkami, to jest po prostu coś słabego. Ale zaczyna się wojna, zaczyna się to, na co długo czekaliśmy. Wiele miejsc bitew i przechodzimy do tomu 56. Ja muszę sobie zrobić przerwę. W 56. tomie w jednym miejscu Kabuto zbiera Kage, z poprzednich Kage. Tsuhikage, Raikage, Kazekage oraz Mizukage. W międzyczasie na innym miejscu pojawia się dwójka bohaterów, Kinkaku i Ginkaku. To jest akurat trochę suchar, że oni mają również czakrę demona, ponieważ ich połknął i oni się żywili jego wnętrznościami, dlatego jak wyszli, to przyjęli czakrę lisiego demona. Taki w sumie suchar. I naprzeciwko nim występuje Darui. Jedyny osobnik, który odziedziczył po Raikage czarne pióruny.
bracia Kinkako i Kinkaku walczą na specyficzne bronie, które bazują na słowach. I tutaj muszę pochwalić. Przyznam, że tłumaczenie jest rewelacyjne, ponieważ wcześniej oglądałem anime i tam po prostu gra słów, kiedy to Darui przez przypadek wymawia swoje słowo, którego nie ma powiedzieć, aczkolwiek to jest zbitek dwóch słów i bardzo fajnie tłumacze z JPF wyszli z tego cało, że autentycznie w tym momencie to zapieczętowanie ma ręce i nogi, także chylę czoła, wreszcie fajnie to wyszło. Na to pole bitwy przychodzą posiłki. Pojawia się... Czekaj, jak on miał? Zawsze zapominam. Kakuzu. Kakuzu, tak. Kakuzu, który został zabity przez Kakashiego tak naprawdę, nie przez Naruto, który pokonał pierwszego Hokage. To jest też pytanie, jak mógł pokonać pierwszego Hokage. Tymi swoimi nitkami wyjął mu serce trochę naciągane, aczkolwiek pojawia się Kakuzu. I oczywiście walka Asumy, byłego mistrza takich ninja jak Ino, Choji oraz Shikamaru. Także dochodzi do epickiej walki. Tak samo widzimy w końcu potencjał Hanzo, Salamandry, który tylko pojawiał się momentami i po tym mam za wielki, wielki szacunek. Aczkolwiek epickość tych walk ciężko docenić, ponieważ skaczemy z pola bitwy na pole bitwy, natomiast Choji myślę wszystkich zaskoczył. Przejdźmy teraz do tomu 57. Tak. Naruto w końcu ogarnia, co się dzieje na zewnątrz i wyrusza na wojnę po to, żeby właśnie zakończyć ją. Jedna moja myśl. Bez zombiaków Kabuto ta wojna byłaby do przegrania przez Madarę, ponieważ Zetsu to jest nasza strzała. I owszem, w tym albumie widzimy, jaka była ukryta strategia Zetsu, które potrafią kopiować czyjąś czakrę i się totalnie przemienić, żeby... i wykorzystują tą zdolność do przerzedzenia armii ninja, aczkolwiek bez tych zombiaków to autentycznie cała ta armia byłaby na straconej pozycji. Kolejne retrosy, tym razem poznajemy życie A i B, czyli Raikage oraz Killer Bee, ponieważ Hokage i Raikage stają naprzeciw Naruto i nie chcą na początku pozwolić, żeby dwójka sakryfikantów dołączyła do wojny. Przechodzimy już do tomu 58. Ja tutaj pozwolisz, Romanie, że już przybliżę to samemu na szybkości, ponieważ zaczyna się epickość, a mamy coraz mniej czasu. Pojedynki z Kage. Obecny Kaze Kage, czyli Garra, walczy ze swoim ojcem, którego przypominam zabiło Orochimaru. Także ojciec Kaze Kage nie zasłynął z jakichś wielkich, rewelacyjnych zdolności. Pojedynek z Kage jest bardzo epicki. Szkoda, że on dał tak mało oddechu na te pojedynki z Tsuhi Kage, z Mizu Kage. Aczkolwiek myślę, że jak na wojnę, gdzie jest mnóstwo walk, to akurat te pojedynki są sycące i wszystkich na pewno zaskoczę, w jaki sposób Naruto pojechał właśnie poprzedniego Raikage. Co jest jeszcze istotne? Naruto z Killer Bee spotykają Itachiego i wyjście Kruka, czyli to, co dał Itachi Naruto w prezencie na moment przed walką między braćmi Uchiha. Tak, i to, co dał w prezencie, to jest autentycznie coś rewelacyjnego. Itachi jest jeden z największych koksów w tej mandze. On przewyższa poziomem nie jednego Kage w sensie, i epickość tej postaci jest rewelacyjna. On jest jeden z niewielu, którym udało się opanować i wyjść nawet z takiej techniki jak wskrzeszenie łez padołu. I przechodzimy do 59 tomu po wielu albumach i po przybliżeniu poszczególnych akcyjek, które miały miejsca, czyli do walki. Okazuje się, że jednak Tobi to nie Madara, ponieważ w tej trumnie, o której mówiliśmy, że została ukazana w 52 tomie, był prawdziwy Madara i Kabuto wrzucił go na pole bitwy. I to jest jeden z najlepszych albumów tej mangi. To jest do wygrania, powtarzam.
Zasady są niezwykle proste. Wystarczy, że wejdziecie, znajdziecie prosto z kadru na Facebooku i tam są wszystkie reguły. Musicie napisać komentarz, kliknąć lubię to, parę kliknięcie myszki i możecie wygrać. 59 tom, czyli pokazanie tak naprawdę potencjału, możliwości samego Madary, który tutaj okazuje się, że ma Sharingana, Mangekyo Sharingana, to jeszcze ma Rinnegana i on walczy z 5 obecnymi Kage równocześnie i on chce przetestować parę technik. Jedna z najlepszych walk, po prostu walki na najwyższym poziomie, zmieniające krajobraz, czyli coś, co tak naprawdę uwielbiamy w tej mandze. Coś, na co czekaliśmy wiele, wiele tomów, wiele, wiele albumów. Dobrze. Być może dla wielu z was to jest rewelacją w Naruto jest to, że oni zawsze szukają tej pięty Achillesa, szukają tego słabego punktu przeciwnika, że nie wiadomo z jakim wielkim mocarzem, z jakim gigantem tego świata walczą. To zawsze jest jakiś słaby punkt, w który trzeba uderzyć, który może przechylić szale zwycięstwa właśnie na korzyść naszych bohaterów. Tak tutaj nie ma słabych punktów i Madara po prostu robi jeden wielki gnój. To trzeba powiedzieć. Musicie to czytać do tej dla tego albumu, chociażby warto było czytać całą, żeby po prostu zobaczyć całą tą walkę. Uff. Naruto to jest jedna z najlepszych serii mang, jakie czytałem w swoim życiu, jakie czytam w swoim życiu, a wierzcie mi, czytałem ich sporo. Nie wiem, co ty sądzisz, Romanie. Ja uważam, że Naruto wyróżnia się i pomimo tego, że Masashi Kishimoto bardzo mocno inspiruje się Dragon Ballem, to jednak Naruto ma powiew świeżości, dużo nowatorskich pomysłów i warto to czytać. O komiks o spełnianiu marzeń, o dążeniu do celu, który jest wzbogacony o fajny humor, a zarazem o rewelacyjne, epickie, pełne pomysłów walki. Także wszystko kumuluje się w tomie 59. Zapraszam was chęcią, zapraszam was serdecznie do wzięcia udziału w konkursie. Do kolejnej mangi przechodzimy już za chwileczkę, a na razie kawałek muzyczny. Na zakończenie są liter. Nowa manga JPF. Autorem jest Atsushi Ohkubo. Och, Romanie. Och, Filipie. Ale takie ma nazwisko. Ohkubo. Soul Eater. Parę bohaterów zostaje wrzuconych od razu na pierwszy plan. Tu jest taki dziwny, specyficzny świat. Tak jak przed chwilą było ninja, tak tutaj mamy świat duchów, dusz, władających oraz ich broni. Na przykład mamy duety oraz tria, oraz jedno trio. Maka, która jest władającą, jest córką Kosy Śmierci, oraz Soul Eater Evans, który jest jej bronią. A mianowicie chodzi tutaj o Kosę. I on jest taki dziwny, ponieważ cały czas się ślini. Kolejny duet to jest Blackstar, który ma wielkie ego i chce być po prostu, jak nazwa mówi, gwiazdą. Oraz on jest władającym, oraz jego broń, czyli Tsubaki Nakatsukasa. Dalej mamy Death the Kid, czyli to jest syn Shinigamiego, boga śmierci, i on jest władającym i włada dwoma siostrami, Liz i Patty Thompson, i one zmieniają się w pistolety. Pojawi się jeszcze Frankenstein i tutaj mamy odnośniki, faktycznie w tej mandze są odnośniki do postaci historycznych, do postaci kultowych. Na przykład pierwszy album zaczyna się pojedynkiem Maki z Kubą Rozpruwaczem i tutaj akurat ta walka została bardzo szybko zakończona w mandze, natomiast w anime mamy bardzo fajne animacje i po prostu pokaz umiejętności samej Maki. Pierwszy tom to jest wprowadzenie do tego całego świata, także na razie jeszcze nie mamy esencji całego tego pomysłu. Mamy powolne wprowadzenie, pokazane w jaki sposób ten świat jest zaprojektowany. Otóż każda z broni, każdy z bohaterów, czyli Soul Eater oraz Tsubaki, muszą pochłonąć 100 złych dusz, żeby tam ewoluować, jeśli chodzi o charakter ich broni. Mogą też część ciała tak naprawdę zmienić w ostrze, czy właśnie jakąś broń białą. I pierwszy tom kończy się walką między właśnie czwórką bohaterów, Maki, Soulem, Blackstarem i Tsubaki, a w
nauczycielem, który stał się zombie, oraz szalonym naukowcem, który też jest zły i grasuje. Okazuje się tak naprawdę, że to była taka próba, ponieważ już tomie drugim oni są nauczycielami w akademii, gdzie właśnie uczą się niczym w Naruto, bo Akademia Ninja, tak samo to jest Akademia Broni oraz Władających. Manga jest w tym momencie kierowana, taka sugestia do uczniów różnych szkół, do studentów, do licealistów, do gimnazjalistów, ponieważ mogą się identyfikować z bohaterami. W tomie drugim najważniejszym faktem jest to, że pojawia się wiedźma Meduza i okazuje się, że ona jest również jedną z nauczycielek, nie, jest higienistką, przepraszam, właśnie w owej akademii. I tym tam jest bardzo fajny, ponieważ mamy tutaj walkę samego Frankensteina oraz Deathskite. Deathskite to jest ojciec Maki. I tutaj ten komiks akurat pokazuje, że w tej serii będzie dominować bardzo fajna animacja, pomysły na walkę w nowym, interesującym, mam nadzieję, was świecie. I przechodzimy do jednej z nagród w konkursie, czyli do tomu trzeciego Soul Eater. Ten tom podzielony jest jakby na dwie drobne przygody. Pierwsza z nich to podjęcie się znalezienia Excalibura przez dwóch władających, przez Blackstara oraz Death the Kid. No i okazuje się, że Excalibur jest nie do opanowania przez żadnego władającego. Dlaczego? To musicie sami sprawdzić. Natomiast jest pojedynek Tsubaki z jej bratem. Się okazuje, że brat zabija kogo popadnie. Uchylony jest również rąbek tajemnicy, dlaczego Blackstar ma wytatuowaną gwiazdę na swoim ramieniu. No i pojedynek tej Tsubaki. Pojedynek zakończenia, którego nie możemy zdradzić, żeby po prostu nie poszedł niepotrzebny spoiler. Aczkolwiek walczy z kimś silniejszym od niej. I Tsubaki, która z natury jest spolegliwa, spokojna, ugodowa, musi tak naprawdę zabić, pokonać swojego własnego brata. Soul Eater. Mam nadzieję, że rozwinie się tak dobrze jak Naruto, tak dobrze jak Bleach, tak dobrze jak Dragon Ball, jak One Piece i również dostarczy nam i wam wielu, wielu wspaniałych chwil i przyjemności. Przypominam, że do wygrania jest parę komiksów, konkurs trwa wprost z kadru. Wystarczy, że znajdziecie na Facebooku prosto z kadru, tam parę kliknięć myszką, możecie wygrać jedną z mang albo książkę. To już zależy od was, co chcecie sobie wygrać. Żegna się z wami Filip Bąk oraz Roman. Chciałbym zachować anonimowość. Tak jest. Do usłyszenia za tydzień, oczywiście w czwartek o 17:30. Cześć. Bada boom, 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 bada bo